Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witam na kolejnej tutaj części naszych rozważań. Dzisiaj będziemy mówić o dwóch naturach wierzącego. Chodzi o taki temat, że każdy, kto się narodził na nowo, ma w sobie starego i nowego człowieka. Brzmi dziwnie, prawda? Rozdwojenie jaźni. Czy faktycznie wierzący chrześcijanin to taki, no, medycznie mówiąc, schizofrenik? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie na podstawie Słowa Bożego. Dwie natury. Słowo Boże mówi, że każdy wierzący ma dwie natury. I to między innymi możemy przeczytać w pierwszym Jana, pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział. 9 werset. Wszelki, który się narodził z Boga, grzechu nie czyni, dlatego że nasienie jego w nim przebywa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony. Czyli każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie czyni, nie praktykuje, dlatego że nasienie jego w nim przebywa i nie może grzeszyć, gdyż z Boga jest narodzony. Czytamy w tym właśnie miejscu, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Podobna myśl jest w 1 Jana 3 rozdział 6 werset. Każdy, który w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go i nie poznał go. Czyli widać wyraźnie, że każdy, który w Bogu mieszka, każdy, kto mieszka w Bożym Synu, bo narodził się na nowo, każdy, kto mieszka w Chrystusie, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go i nie poznał go. Bardzo mocne słowa. I także pierwszy list Jana, 5 rozdział, 18 werset. Wiemy, że każdy, kto się z Boga narodził, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje siebie i zły nie dotyka się go. Bardzo jasne słowa, tak? Każdy, kto się z Boga narodził, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje siebie i zły nie dotyka się go. Niektórzy chrześcijanie używają tego wersetu i tym podobnych, aby powiedzieć, że jeśli grzeszysz, to nie jesteś zbawiony. Jednak tutaj to słowo, które jest przełożone na słowo popełniać, jeśli jest właściwie przetłumaczone, to ono zawiera w sobie myśl praktykowania, a praktykowanie grzechu nie jest naturą chrześcijanina. Ale nawet jeśli ktoś upiera się przy słowie popełniać, w takiej wersji, jakiej występuje często, prawdą jest również, że ta część chrześcijanina, która narodziła się z Boga, w ogóle nie grzeszy, bo człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. W momencie, gdy człowiek narodzi się na nowo, to ciało ma stare, tylko i wyłącznie narodził się na nowo duchowo i dusza też jest pod wpływem tego odnowionego, odrodzonego ducha. Czyli ta część chrześcijanina, która narodziła się z Boga, w ogóle nie grzeszy. Tylko ta część chrześcijanina, która nie narodziła się z Boga, grzeszy. Więc widzicie, zbawieni ludzie mają dwie natury. Mamy naturalną, grzeszną naturę, z którą się urodziliśmy, którą Biblia nazywa ciałem, cielesnością, starym człowiekiem i grzechem. Starą naturę porównuje się do grzechów, owoców starego człowieka i starej natury. Starą naturę porównuje się do grzechu mieszkającego w ciele. We mnie, to jest w ciele moim, nie mieszka nic dobrego, tylko samo zło. Od chwili naszego zbawienia mamy również naturę stworzoną w nas przez naszego Pana. To jest co innego niż stara natura. I ta nowa natura jest doskonale bezgrzeszna. Umysł cielesny jest nieprzyjaźnią wobec Boga, gdyż nie podlega prawu Bożemu, ani też nie może podlegać. Tak więc ci, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Tak mówi wyraźnie Rzymian 8 rozdział od
piątego wersetu List do Rzymian. Ósmy rozdział. Od piątego wersetu. Albowiem, którzy są według ciała, o tym myślą, co jest cielesnego, ale którzy są według ducha, myślą o tym, co jest duchowego, gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjaźnią wobec Bogu, gdyż się zakonowi Bożemu nie poddaje, bo i nie może. Którzy bowiem są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Nie ma żadnego sposobu, aby poprawić starą naturę, czyli ciało. W sercu każdego człowieka, niezależnie od tego, czy mówimy o człowieku narodzonym na nowo, czy o człowieku, który nigdy nie nawrócił się do Boga, to w sercu takiego człowieka są nasiona każdego grzechu i tylko po prostu okoliczności życia powodują, że te grzechy nie wykiełkowały. Więc one mogą wykiełkować, mogą spowodować twoje działanie zgodnie z tymi grzechami. To jest właśnie typowe dla naszego po prostu stanu w tym starym ciele, w starej naturze. Nie ma żadnego sposobu, aby poprawić starą naturę, czyli ciało. Jest ono grzeszne z natury. We mnie, to jest w ciele moim, nie mieszka nic dobrego, a samo tylko zło. W sercu są nasiona każdego złego. Dlatego właśnie musimy mieć drugą naturę i to chrześcijanie otrzymują w narodzeniu na nowo. Mamy po prostu to przez narodzenie na nowo. Więc dlatego właśnie musimy mieć drugą, zupełnie nową naturę, niezdolną do grzechu. I otrzymujemy ją przez nowe narodzenie, ale nawet wtedy nadal mamy również równolegle starą naturę, aż do czasu, gdy Jezus zabierze nas do nieba w czasie pochwycenia, czyli 7 lat przed rozpoczęciem nowego przymierza, będzie taki moment, kiedy chrześcijanie, wszyscy wierzący, będą wzięci do nieba, na powietrze i do domu Ojca. W domu Ojca wiele jest mieszkań i tam wierzący będą wzięci, dlatego że mają właśnie nową naturę. A ci, którzy nie mają nowej natury, zostaną na ziemi w momencie pochwycenia. Ci, którzy się nie narodzili na nowo, to oni są związani z ziemią. I przez 7 lat będą tutaj straszne sądy wylewane na tych ludzi, którzy nie mają nowej natury. I to będzie się działo 7 lat, aż do skończenia Starego Przymierza. I potem my z Panem Jezusem, zabrani wcześniej w czasie pochwycenia, wrócimy z Panem Jezusem ustanowić na ziemi nowe przymierze, 1000-letnie Królestwo Pokoju. Stara natura nie jest zniszczona przy nowym narodzeniu. Będziemy ją mieć, aż opuścimy tę ziemię. Dlatego właśnie nasz stan jest tak pełen wzlotów i upadków. Przykład podany jest na przykład w liście do Rzymian, rozdział 7. Rozdział 7 od 15 wersetu. Albowiem tego, co czynię, nie rozumiem, bo nie to czynię, co chcę, ale tego, czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się na to, że zakon jest dobry. Już wtedy teraz nie ja to czynię, lecz grzech, który mieszka we mnie. Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobre, albowiem chęć leży we mnie, ale wykonania tego, co dobre, nie znajduję, bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli ja czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie.
Znajduję tedy zakon w sobie, że gdy chcę dobre czynić, złe leży we mnie, albowiem mam upodobanie w zakonie Bożym co do człowieka wewnętrznego, lecz widzę inny zakon w członkach moich, walczący przeciw zakonowi umysłu mego i który mnie poddaje pod zakon grzechu, będący w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. Więc widzimy, że przykład ten podany w liście do Rzymian, 7 rozdział od 15 do 25 wersetu podaje, opowiada o osobistym doświadczeniu apostoła Pawła w jego walce z dwiema naturami, albo w jego walce w związku z dwiema naturami, które ma, które miał. Bo teraz mamy ten przykład dla siebie, że możemy się z niego uczyć. I ta walka, którą każdy chrześcijanin toczy w mniejszym lub większym stopniu, mówię o prawdziwych, narodzonych na nowo z Ducha Bożego chrześcijanach. Paweł był zbawiony, bo jest to wyraźnie powiedziane w wersecie 22, albowiem mam upodobanie w zakonie Bożym co do człowieka wewnętrznego. Czyli jest to wyraźnie nazwane, że ma upodobanie Boże co do człowieka wewnętrznego. I tenże właśnie przykład jednoznacznie pokazuje, że rozkoszował się Paweł prawem Bożym, czego nie robi żaden niezbawiony człowiek, ale Paweł mimo to był nieszczęśliwy. Często robił coś zupełnie przeciwnego do tego, co chciał i wiedział, że powinien robić co innego niż robi, ponieważ grzech, stara natura, wciąż z nim był. Grzech, natura, był w nim. To przecież widać wyraźnie w wersecie 17. 7:17. Już wtedy teraz nie ja to czynię, lecz grzech, który mieszka we mnie. Odpowiedź na swój problem Paweł daje nam w wersecie 25. I to w 25 wersecie widzimy wyraźnie. Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przetoż wtedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. Było to bliskie stowarzyszenie się z Panem Jezusem i to widzimy na początku wyraźnie 8 wersetu. Przetoż tak raz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. I 8 rozdział jest rozwiązaniem tego problemu. 8 rozdział Rzymian. Czyli bliskie związanie, bliska społeczność z Panem Jezusem Chrystusem jest rozwiązaniem tego problemu. Z kolei Efezjan 6, rozdział 10 do 18 wersetu, tam pamiętamy, bo był taki odcinek na kanale o zbroi Bożej, Paweł mówi nam wszystko o zbroi Bożej, której potrzebujemy, aby wygrać tę bitwę. Więc bardzo proszę, przeczytaj Efezjan 6, rozdział 10, od 10 do 18 wersetu, list do Efezjan 6, 10, 18. Przeczytaj te wersety ze swojej Biblii. Natomiast jako komentarz zachęcam, abyś znalazł na kanale ten odcinek o kompletnej zbroi Bożej. Z kolei, jeśli chodzi o rozważanie z Rzymian, to wcześniej w liście do Rzymian od 6 rozdziału, od 11 wersetu, czytamy tak, też i wy uważajcie siebie za umarłych grzechowi, a za żyjących Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże tedy nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym,
abyście Mu posłuszni być mieli w porządliwościach Jego i nie oddawajcie członków swoich na oręż niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie siebie samych Bogu, jako z umarłych żywi i członki swoje za oręż sprawiedliwości Bogu. Czyli z tego miejsca dowiadujemy się więcej o tym, jak utrzymywać nasz stan szczęśliwy i jak utrzymywać starą naturę na swoim miejscu. Mamy uważać, że umarliśmy grzechowi. Powiedziano nam, że mamy uważać się za umarłych dla grzechu, ale za żywych dla Boga przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dlatego nie mamy pozwalać, aby grzech panował w waszym śmiertelnym ciele, abyśmy byli posłuszni jego porządliwościom. I nie oddawajmy też naszych członków jako narzędzi nieprawości grzechowi, ale mamy się oddać Bogu. W liście do Rzymian, 12 rozdział, wersety 1 i następne, jest z kolei wezwanie, które też omawialiśmy na tym kanale, dotyczące składania swojego ciała jako żywej ofiary. Możecie odnaleźć ten fragment, ofiary z ludzi. I tutaj jest rozdział 12. Proszę was tedy, bracia, przez litość Bożą, abyście stawiali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, jako rozumną służbę waszą. I nie stosujcie się do wieku tego, ale przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście doświadczyli, co jest wolą Bożą, dobrą, przyjemną i doskonałą. Czyli tutaj jest również mowa o tym, aby przedstawiać ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, która jest waszym rozumnym, czyli inteligentnym wysiłkiem i nie upodabniać się do tego świata. Oczywiście wybór należy do ciebie, jak zrobisz. Widzisz, to ty kontrolujesz, która natura będzie miała przewagę w twoim życiu. Jeżeli po prostu odpuścisz i pozwolisz się wciągnąć we wszelkie przyjemności i zajęcia tego świata, zamiast aktywnie zaangażować się w modlitwę, czytanie Biblii, studiowanie Biblii i chrześcijańską służbę z ludem Bożym, stara natura ściągnie cię do jej poziomu i pokona. Znajdziesz się poza społecznością z Bogiem. Twój stan będzie niski. Będziesz miał mało chrześcijańskiej radości lub pragnienia chrześcijańskiej samowystarczalności. Stracisz nagrodę, będziesz karcony przez swojego niebiańskiego Ojca, który będzie próbował cię przywrócić, o czym czytamy w Hebrajczyków 12, rozdział 5 do 12 wersetu. List do Hebrajczyków, rozdział 12, od 5 do 12 wersetu. I zapomnieliście napomnienia, które przemawia do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego i nie trać odwagi, gdy od Pana bywasz karcony. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze i smaga każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Albowiem czyż jest jakiś syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, tedyście dziećmi nieprawymi, a nie synami. A dalej, cielesnych ojców swoich mieliśmy, którzy nas karali i baliśmy się ich, to czyż niedaleko więcej mamy być poddani Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem przez czas krótki karali nas według swojego upodobania, ten zaś dla pożytku naszego, abyśmy byli uczestnikami świętości Jego, a wszelkie karanie w czasie trwania wydaje się nie radością, ale smutkiem, lecz potem przynosi spokojny owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. I przetoż opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie. Więc
Tam wyraźnie czytaliśmy przed chwilą, że żadne karcenie na razie nie wydaje się być radosne, lecz bolesne. Niemniej jednak potem przynosi spokojny owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie ćwiczeni. Jeżeli nadal trwasz w swoim grzechu, pozwalając, by stara natura kontrolowała twoje życie, Boże karcenie może doprowadzić cię do poważnej choroby, a nawet śmierci fizycznej. O tym czytamy m.in. w 1 Koryntian 11, rozdział 30, werset. 1 Koryntian 11, rozdział 30, werset. Bo jak i wy niegdyś byliście nieposłuszni, to nie jest to. 1 Koryntian, przepraszam. 11, rozdział 30, werset. Dlatego między wami wielu jest słabych i chorych i niemało zasnęło. A także 1 Jana 5, 16, 17. 1 Jana, 5 rozdział, 16-17. Jeśli kto widzi brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, niechże się modli, a da mu Bóg żywot, to jest grzeszącym nie na śmierć. Jest grzech na śmierć, o takim nie mówię, aby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, ale jest też grzech nie na śmierć. I to właśnie kończy wszelkie szanse na dalszą służbę i wzrost niebiańskiej nagrody. Jeżeli jednak w swoim sercu postanowisz żyć dla Boga i nie pozwolisz, aby stara natura wzięła górę, a postawisz sprawy pańskie na pierwszym miejscu, twój stan będzie szczęśliwy. Będziesz miał prawdziwą wewnętrzną radość. Będziesz odczuwał bliskość i ciepło Bożej obecności, społeczności, komunii. Twoim pragnieniem będzie czcić i chwalić i służyć Mu w sposób i w możliwościach, które On ci dał. Będziecie szukać ludu Bożego, który spotyka się razem na gruncie biblijnym i łączyć się z Nim. Będziecie starali się pomagać im duchowo i przyjmować ich pomoc również. Otrzymasz wiele nagrody. Nie będziesz doświadczał Bożego karcenia, co nie znaczy, że nie będziesz doświadczał trudności, ponieważ jesteś szkolony na zahartowanego żołnierza w duchowej walce. Będziesz odczuwał coraz więcej Jego miłości, Bożej miłości, a w zamian będziesz jeszcze bardziej pragnął prowadzić swoje życie uważnie przed Bogiem, przed Nim. Co za błogosławieństwo. Tak więc z usuwającą strach wiedzą, że jesteś wiecznie bezpieczny, możesz zwrócić całą swoją uwagę i energię na swój stan i z modlitwą starać się go poprawiać. Nie ma nikogo, kto nie mógłby poprawić swojego stanu. Wszyscy możemy być bardziej, bliżej i bardziej bliżej Boga. Wymaga to ciągłego i modlitewnego wysiłku, ale będzie tego warte zarówno w tym ziemskim życiu, jak i w naszym niebiańskim życiu, które nadchodzi, które nadejdzie. Dziękuję Państwu za uwagę. To był temat taki sygnalizujący temat dwóch natur. Każdy wierzący ma w sobie dwie natury. Nową, która wynika z tego, że narodził się na nowo, i starą, która jest związana z tą ziemią, która jest związana z jego starym sposobem życia. Natomiast ludzie nienarodzeni na nowo mają tylko i wyłącznie starą naturę. Zatem, jeśli chcesz otrzymać egzemplarz Biblii, możesz do mnie napisać na przykład SMS-a z informacją, gdzie mam ci ją wysłać. Jeżeli będzie to możliwe, to chętnie, bezpłatnie ci taką Biblię wyślę. A jeżeli nie, to po prostu zmarnujesz SMS-a. Telefon 739 089 088. I dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.